Cześć. Natalia, pamiętasz, jak przed igrzyskami w Londynie coś sobie postanowiliśmy? A wiesz, co to było? Że ty wygrasz olimpiadę, a ja nagram piosenkę. Ty przy okazji wygrałaś kolejną olimpiadę, a ja dopiero teraz nagrałem piosenkę. Teraz sobie przypominam, rzeczywiście, jasne. Czyli wychodzi na to, że ja dotrzymałam słowa i ty dotrzymałam słowa. No ja trochę się spóźniłem. Dobra, masz lekki pocisk, ale to ci możemy wybaczyć. Najważniejsze, że to się udało, że to zrobiliśmy. Także jakie następne postanowienie sobie założymy? Ja następną piosenkę, a ty następną olimpiadę. Okej, ale piosenka będzie szybciej niż moje kolejne igrzyska, bo za, do 2020 okej, poczekamy, ale lepiej, żeby twoja piosenka ukazała się szybciej. Ale musisz wygrać. Okej, stój. Piosenka jest bardzo fajna. Słuchałam kilka razy i właśnie nawet mieliśmy taki krótki epizod z piosenką na treningu, ponieważ czasami jak zaczynamy wcześniej trening, to trenuję sobie przy muzyce. I ostatnio włączyłam twoją piosenkę na treningu, pochwaliłam się koleżance i trenerowi. Także nasz trening odbywał się przy twojej piosence. Jak poszedł? Idealnie. Bardzo się cieszę. I dzięki, trenujcie przy mojej piosence. To dla ciebie cały pole, tak wiele łączy nas.